W Jeleniogórskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym należącym do Caritasu przebywa 99 osób, z czego 27 to pracownicy i wolontariusze. Jak informowaliśmy w piątek, u 29 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem. Wczoraj badania potwierdziły dwa kolejne przypadki. Na apel Caritasu dotyczący pomocy podopiecznym odpowiedzieli klerycy, siostry zakonne, a także rektor seminarium duchownego oraz osoby świeckie. Dziś odbyła się specjalna konferencja. Pozostali pacjenci, no, oni też wymagają stałej opieki, natomiast nie jest sytuacja w tym momencie taka, żeby oni potrzebowali intensywnej opieki medycznej. Jeżeli takie osoby się pojawiają, to oczywiście na bieżąco takie osoby odsyłamy do szpitali zakaźnych. Pacjenci trzeciego oddziału psychicznie na dzień dzisiejszy czują się dobrze. Jest tam wystawienie Najświętszego Sakramentu całodobowe, są siostry zakonne, jedna z tych sióstr zakonnych jest psychologiem. To z pewnością wpływa na dobre samopoczucie i takie stabilne samopoczucie pacjentów. Osoby, u których nie udało się uzyskać wyniku z pobranych próbek, to są osoby częściowo pracownicy i częściowo pacjenci. W dniu dzisiejszym zostały ponownie pobrane od nich próbki. Nadal będziemy potrzebować przede wszystkim właśnie wolontariuszy, w pierwszej kolejności pracowników medycznych, takich jak pielęgniarki, ratownicy, opiekunowie medyczni. W dalszej kolejności osób, które zabezpieczą podstawowe potrzeby pacjentów. Musimy w jakiś sposób zbierać środki na to, żeby w sytuacji, gdy są specjaliści, gdy są pielęgniarki, gdy są opiekunowie medyczni, którzy nie mówią, że chcą przyjść jako tylko i wyłącznie wolontariusze, ale chcą po prostu przyjść i zostać zatrudnionymi, żeby te środki zgromadzić. Każdy, kto będzie tu przychodził, najpierw będzie poddany wywiadowi lekarskiemu. Do opieki nad chorymi dołączył dziś jeleniogórski ksiądz, a kolejne 6 osób świeckich czeka na możliwość niesienia pomocy. Jednak potrzeby są o wiele większe, tym bardziej, że liczba zakażonych może rosnąć. Poza ludźmi brakuje środków ochrony indywidualnej oraz pieniędzy. Na ten cel zostało uruchomione specjalne konto. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie Kurii Legnickiej i Caritasu.